najstarsza zwierzę, wszystkie duchenki od lat 16, z wyż wolnego stanu, tutaj na Szczurecie. Zwierzę. Wszystkie duchenki od lat 16 zwyż, proszę bardzo. Wszystkie duchenki od lat 16 zwyż wolnego stanu. Wszystkie panienki od lat 16 zwyż, proszę bardzo. Zapraszamy do nas na środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Proszę bardzo. Rączka za rączkę, jak w przedszkolu. Duże kółeczko. Pani starsza w rytm muzyki odpina melonii. Pani starsza. Dziewczyny, weźcie się na ręce. I raczej do góry podnieście. Uwaga, pani starsza w rytm muzyki odpina melonii dla pani młodej, tak? Następnie oddaje melonii dla pani młodej, włącza się w krąg tańczący druchanek. Pani młoda zamyka oczka, rzuca melonii do góry, która z druchanek z wami będzie najsłynniejszą druchanką na dzisiejszym weselu. Proszę bardzo, zaczynamy. 3, 4. Dziwują się ludzie i ja sama sobie. Oczy się gły, spodobała tobie. Oczy łzem się gły, oczy łzem się gły, spodobała tobie. Przy tobie to brała i na kierunku co mnie nosić umiała. Duchenki na tym weselu, pani młoda, te szybkie melonii dla pani sprytnej. A panią sprytną została pani starsza, która ma na imię? Małgorzata. Duże brawa dla gości. No i panie starszy, to jest wyzwanie dla pana. Zbiera pan wszystkich orłów i zokołów. Proszę bardzo, panowie. Pani sprytna, pani sprytna na boczek. Panowie, te same zasady, z tym, że nie łapiemy się za rączki. Wszyscy panowie kucają, tak? Wszyscy panowie, tak? Łapią się za kostki. I takiego zbójnickiego, burowanej piwnicy tańcowali zbójnicy w lewą stronę. A więc uwaga. Panowie, 3, 4, ruszamy. Pan starszy odpina muchę. Prosimy o nowymi prawami. Pan starszy włącza się w krąg tańczący do szmatu. Panie młody, zamykamy oczy. 3, 4, hop!
Panie starszy, przypniemy muchę dla pana Tomasza. Zdejmiemy, to właśnie, o, śledzika zdejmiemy. Przypniemy muszkę. Państwo młodzi możecie sobie usiąść na boczek na razie. Prosimy nas o panią Sprytną. Moi drodzy, mamy nową parę młodych, czyli Gosia i Tomasz. Duże brawa! Ale już zaraz, tak, może jeszcze to. Proszę bardzo, Gosia usiądzie sobie tutaj. Moi drodzy, uwaga, Tomasz przyjeżdża do Gosi, aby się oświadczyć, a więc za chwilę zobaczymy, jak Tomasz oświadcza się dla Małgorzaty. Proszę bardzo, Tomaszu. Przyjeżdżasz w czarnym BMW. Nie, będę mówił krótko. Mążki moje urojenie. Nie, wiesz, to po prostu. Będzie na to. A Gosia na to? Duże brawa! Duże brawa! Moi drodzy, pierwsza część się powiodła, oby druga taka była jak ta pierwsza. A więc Gosiu, pójdziesz sobie tam, widzisz? Tam siedzi taki siwy pan, o, w lufce pali papierosa, widzisz? Pójdź tam właśnie do pana Jana. Panie Janku! Pani starsza idzie do pana, pani Sprytna idzie do pana, tak? No, a oczywiście, kto zakochany jedzie na tym koniku do swojej kochanej. Proszę zrobić miejsce, proszę zrobić miejsce, a więc... Na oklep siadamy na tego konia. Nie, o tak właśnie, o. I ruszamy do swojej ukochanej Wytnie Kampwy. Uwaga jeszcze, nie? Proszę uwagę, zajeżdżamy do swojej ukochanej. Okrzyk konwoja, jak wygląda? O właśnie, tak? Uwaga, ruszamy, 3, 4. Tomasza i Gosi. Kobyły możemy odstawić do boksu. Pani Sprytna odda to, co nie swoje, dla pani młodej. Na pewno niedługo się doczeka. Nie kwiaty, wielogi. I prosimy na sobie państwa młodych i mamę pani młodej. Prosimy na środek mamy pani młodej. Duże brawa dla mamy pani młodej. Moi drodzy, pani młoda ma taki mały dylemat. Komu przekazać ten welonik? Czy dla męża? Proszę bardzo. Czy dla męża? Czy dla mamy? Proszę nie podpowiadać. Proszę nie podpowiadać. Czy dla męża, czy dla mamy? Dla mamy. Proszę nie podpowiadać, bo to źle podpowiada. Dla panny. Tak, dla mamy. Właśnie, masz kochanie co chciałeś, już mnie otrzymałeś, duża muśka, tak? A pan młody prosi swoją teściową, może brzydko, prosi swoją mamę do tańca, oby nie pierwszy i oby nie ostatni raz. A ja panowie przypominam, że pani młoda zostaje sama, a więc panowie, porywamy panią młodą do walca, proszę bardzo. Dzień tańczy z teściową.
Pani młoda zostaje sama, więc prosimy o robić za nami. Wielkie brawa dla Państwa młodych i mamy Pani młodej. Moi drodzy, zostają na środeczku tylko Państwo młodzi, wyłącznie. Państwo młodzi, ja mam tutaj 12 takich karteczek. Za chwilę każdy z Was wyciągnie po 6. Proszę bardzo, Pani młoda pierwsza. Raz. Pan młody, tak? Proszę nie zaglądać. Raz. Proszę, nie zaglądamy. Uwaga. Moi drodzy, za chwilę zobaczymy, jak to Państwo młodzi w wolnym czasie będą spędzać czas po ślubie. Uwaga, jako że Pani młoda jest damą, mamy pierwszeństwo, a więc pierwsza kartka i podstawowe zadanie to... To uwaga, uwaga, prosimy o uwagę. Co robimy? Kłócimy się z teściową. Kłócimy się z teściową. Duże brawa na Pani młodej. No, jeżeli jest to zajęcie dla żony, to drugie zadanie to... Robimy zakupy. Robimy zakupy, duże brawa. Moi drodzy, mija 9 upragnionych miesięcy, Pani młoda robi co? Bierze pieluszki. Bierze pieluszki, duże brawa. Prać pieluszki, pranie męża i te sprawy, ale podstawowym zadaniem jest co robić? Ugotowanie obiadu. Gotować obiady, duże brawa. I jak przystało na kobietę, jeżeli mąż daje, żona co robi? Rozpuszcza pieniądze. Rozpuszcza pieniądze, duże brawa. Rozpuszczanie pieniędzy, pranie, gotowanie, moi drodzy. I ostatnie... Sprzątamy w domu. Sprzątamy w domu, właśnie. Duże brawa na Państwa. No. Tak. Panie młody, zobaczymy, co w wolnym czasie my robimy. Odwracamy, 3, 4, tak? O, jako pierwsze zadanie, wszyscy posłuchajmy. Dojimy krowy. Dojimy krowy. Druga karteczka to jest, no, teraz niech teściowie posłuchają. Panie Andrzeju, słuchamy. Co robi zięć po ślubie? Czeka na spadek po teściach. Czeka na spadek po teściach. Duże brawa. No, trzecia karteczka to, jeżeli żona nie może, bo już naprawdę tak przyjdzie taka pora rozwiązania te sprawy, mąż pomaga i co robi? Zmywa naczynia. Zmywa naczynia. Kolejna z kartek, muszę zajrzeć. No, moi drodzy, jeżeli Pani młoda nie pozwoli, to nie, ale jeżeli pozwoli, to chodzimy... Na lewo! Na lewo! No i jeżeli pamiętam, to z kolegami chodzimy... Na piwo! Na piwo! Moi drodzy, jeszcze to nie wszystko. Najważniejsza część to po 9 miesiącach co robić? Wstaję do dziecka. Wstawać do dziecka! Duże brawa! Właśnie, to było wszystko. Pan młody wstaje do dziecka, chodzi na piwo, na lewo, na prawo. Pani młoda robi swoje. A więc tak to się w życiu będzie przedstawiało. Ale najważniejsze to jest czekanie na spadek po teścia, prawda, Pani młody? Duże brawa dla Państwa młodych.
Moi drodzy, za chwilę zobaczymy, jak to się w życiu powiedzie dla Państwa. Młodych prosimy o dwa krzesełka. Byśmy tak pozwolili. Dwa krzesełeczka. Tutaj Pani młoda muszą, gdzie są wie, tak? Tutaj Pan młody. Tak, plecami do siebie. W lusterko się nie patrzymy. Na teściowo proszę się patrzeć. Pani Kasiu, na Pana kamerzystę, tak? Jeżeli Państwo młodzi odwrócą się w tym samym kierunku, będzie... Chłop będzie, jeżeli w przeciwnym będzie dziewczyna. Na 3-4 Państwo młodzi obracacie się w dowolnym kierunku. Zobaczymy, co będzie pierwsze. Jeszcze nie, panie młody. Uwaga, 3-4, hop, i jest chłop! Panie młody, ten chłop jest tak oklaskiwany, jakby tydzień picia było po nim, ale... Uwaga, zobaczymy, co będzie drugie. 3-4, hop! Pani młody, ta dziołka nie była tak oklaskiwana jak ten chłop. Ale mamy wszystkie dzieci w domu, chłopak i dziewczyna. Pani młoda, zobaczymy, co będzie trzecie? Starczy, nie? Jeżeli starczy, uwaga, Państwo młodzi na 3-4. Pani młody, zagramy w marynarza, co? Na 3-4 podnosimy prawą rękę i dowolną ilość palców, tak samo pani młoda. Uwaga, podnosimy prawą rękę, 3-4, hop! Pięcioro! Dobrze, pięcioro! Dobrze brawa! Zerny, co? Czyli pięcioro. Mamy dwoje, zobaczymy, co będzie trzecie. Uwaga, 3-4, hop! Jest, jest! Pani młoda zadowolona, dwie dziołchy, jeden chłopak, czyli panie młody. Zakrzyczą pana na amen. Uwaga, zobaczymy, co będzie czwarte. Uwaga, 3-4, hop! Panie młody, trzeba jakoś wyrównać te porachunki, musi być chłop. Uwaga, 3-4, hop! Duże brawa dla pani młody. Czyli dziewczyny górą w domu, dziękujemy państwu młodym, dziękujemy państwu młodym, panie młody. Trzeba było pokazać 7 palców, byśmy jakoś wyrównali te porachunki, ale nam się nie udało. Czyli 4 dziewczyny, jeden chłopak. Czyli co? 4 wesela, 1 wyjazd. Duże brawa dla Państwa młodych. Pani młoda, uwaga. Pani ze swojej rodziny wie, że 4 pani mogą być takie po pierwszym razie. Tak? A pan młody ze swojej rodziny 5 panów. Uwaga, po 5 wybieramy. Pani młoda 5 panów, pan młody 5 panów. Proszę bardzo. Mało, ja nie po pierwszy. No co? Ja nie chciałam. 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 Ja Jest. Uwaga, stajemy twarzą w twarz naprzeciwko swoich panów, tak? O, jakich 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Stoimy naprzeciwko. Pierwszy pan, pani. Drugi pan, pani. Uwaga, moi drodzy. Jako, że damy mają pierwszeństwo, tak? Jako, że damy mają pierwszeństwo. Panie zatańczą nam co? A więc właśnie, gankana. Nóżki wysoko do góry, pan kamerzysta kręci. Nóżki wysoko do góry, która z drużyn ładnie i dłużej zatańczy, ta wygra. Uwaga. Nóżki wysoko do góry. A więc
podboczny się wydamy, tak? O właśnie, o coś takiego, tak? Podboczki. I uwaga, panie kolanka, zgiąć wyglądowo. Uwaga, 3-4, hop i ruszamy. Moi drodzy, na razie nie bijemy braw. Tym razem nasze orły i sokoły zatańczą nam. Co zatańczą nam? Panowie zatańczą nam jezioro Orędzie. A więc panowie, woda sięga do kola. Ale spadaweczka do kola. Tak. Łyneczki na wierzch, o tak. Wszystkie nogaweczki do kola, tak, do góry. Pan jako pierwszy będzie choreografem całej zabawy. Postawa będzie wyglądać jak? A więc ręce na głowę, proszę bardzo. Wszyscy panowie, o właśnie, tak, ręce na głowę, nogi skrzyżowane. I na palce, uwaga, zaczynamy grać na tego. Nie zawała będzie, system, no. I tańczymy, panowie. Zrobimy coś takiego jak od przedszkola do Opola. Na 3-4 bijemy brawa na początku dla naszych pań, następnie dla naszych panów. Uwaga, na 3-4 hop, jeżeli powiem, bijemy brawa dla naszych pań. Uwaga, 3-4 hop! I uwaga, dla naszych łabędzi, 3-4 hop! No, moi drodzy! Znowu łabędzie! Remis, właśnie, tak? Na początku jest remis, przechodzimy do drugiej zabawy, jakoś to trzeba wyrównać. Moi drodzy, tym razem zaczniemy od panów ulubionych filmu lub piosenki polskiej. Psy! Psy, dobrze. Duże brawa dla pana. Kolejny z panów ulubiony w rodzinie mój piosenki. James Bond! Nic śmiesznego! Hej, sokoły! Duże brawa! Trudnie by gazety czytał, no. I ostatni z panów ulubionych do filmu lub piosenki polskiej. Jace Bonda! Mocne graffiti! Duże brawa! Zaczniemy od mamy pani młodej, ulubionej do filmu lub piosenki polskiej. Może Polskie Drogi. Polskie Drogi. Duże brawa dla mamy pani młodej. Takie tango. Takie tango. W labiryncie. Moi drodzy, w labiryncie. I kto to mówi? I kto to mówi? 40-latek. 40-latek.
A nie płacz, kiedy odjadę. Nie płacz, kiedy odjadę, rozumiałem. Pani chyba nie wiedzą, co się szykuje, ale zaczniemy od panów, panowie tym razem. Każdy z panów pamięta swój tytuł. Przejdziemy jeszcze raz. Psy. James Bond. Yeah. James Bond. Uwaga, tym razem panowie odpowiadają całym zdaniem. W spodniach mam i swój tytuł. Uwaga, w spodniach mam. Psy. Psy. Podzielamy nam to. Ale ile jest psów, to nie było. 007 dał. Uwaga, kolejny stan mam w spodniach kogo? 007. Jamesa Bonda. Podzielamy. No niestety, co podzielamy z konia? 7,5 kolorów. Killera, duża! Nasz kolega z konia ma? Hej, co to? Niestety... Zgasię światło, z konia mamy nocne graffiti. Panów mamy z głowy, ale przechodzimy do pań. Panie całym zdaniem odpowiadają. Pod spódniczką mam i swój tytuł. Uwaga, pod spódniczką mam. Polski rodzic. Polski rodzic. Dużo brawa. O, pani profesor, co mamy pod spódniczką? Takie tany. Takie tany, brawa. Moi drodzy, uwaga, teraz będzie śmiechu kupa. Będzie kupa śmiechu. Pod spódniczką ma? Wladimir! Wladimir! Ale tutaj pod spódniczką mam? I tutaj jest. Kto to mówi? Co to jest? Stary jesteś! Co to jest, to każdy chłopak wie. Pod spódniczką mam? 20 lat. Aż taka stara? Ale to wygląda. Pod spódniczką mam? Nie patrz, kiedy odjadę. Nie patrz, kiedy odjadę. Duże brawa dla pań i panów. Jeszcze raz. Najfajniejsze było w labiryncie, moi drodzy. W labiryncie wygrało konkurs. Duże brawa dla pani, która po spódniczce ma w labiryncie. Moi drodzy, proszę bardzo, prosimy na środek państwa młodych. Państwo młodzi, tak, dwa krzesełka weźcie ze sobą. Pani młoda ustanie z naszej strony twarzą tutaj do nas. Pani młoda twarzą do nas, pani ustanie na tym krzesełku. Pan młody twarzą w tamtą stronę. I właśnie tak się podzielimy. Z tej strony, gdzie pani młoda patrzy w naszą stronę, ustaną goście i rodzina ze strony pani młodej. Z tamtej strony goście i rodzina ze strony Roberta. Proszę bardzo. Dzielimy się tak. Raz, dwa, trzy. Uwaga, moi drodzy, będzie to konkurs. Prosimy uwagę, będzie to konkurs śpiewu, która z rodzin ładnie i dłużej zaśpiewa. Oczywiście i głośniej, ta wygra. Czekaj. Pani młoda ma pierwszeństwo, ręce po tobie, tak? Jako dyrygenta. I rodzina, i goście ze strony pani młodej na 3-4 zaczynają. Uwaga, pani młoda. 3-4. Pani młodej.
I uwaga, panie młody, uwaga, na 3-4 ręce w pogotowie. Rodzina i gości ze strony pana młodego. Uwaga, 3-4. Mieszamy się właśnie tak. Rodzina i goście ze strony pani młodej wchodzą w rodzinę i goście ze strony pana młodego i oczywiście ostatnia zabawa, walc oczepinowy. A więc mieszamy się rodzinkami i zapraszamy wszystkich do wspólnego walczyka. Jedziemy, kamerana, oba się tam, atrakcje wieczoru.
całują panie w rączki? Właśnie, tak? A panie ładnie całują panu w czółko rozpocone, ale święcone. My dziękujemy ślicznie, moi drodzy, za chwilę na sali pojawi się wspaniały tort. Na środek prosimy państwa młodych, za chwilę państwo młodzi będą dzielić ten wspaniały tort. Wszystkich z pakoszy tortu prosimy bliżutko państwa młodych. Wszystkich z pakoszy tortu prosimy blisko państwa młodych. Państwo młodzi dzielą tort. Niech twoje słowa
Thank you.
kiedy słońca blask, być nadzieją pierwszym też pomocy. Wszystko proste i serca, i wiecznie tam, gdzie twarzy ja. Yeah.
ciągle gaszę. Czasem głowę niewesoły i tak jakbym cały goły. Nie spotkałem jeszcze takiej, którą chciałbym. Yeah.
i widzę tylko twoje kapelusze. Stop!
zakochanym tak jak ty i ja. Yeah.